Dobiega końca druga edycja akcji MIŁO, która jest związana z Tygodniem Mobilności Aktywnej. Sprawdziliśmy, czy tczewianie chętnie porzucili samochody i w zamian skorzystali z roweru, autobusu lub własnych nóg. W ramach akcji MIŁO organizowanej przez Tczewską Inicjatywę Rowerową można było skorzystać między innymi z mobilnego warsztatu. Tutaj przede wszystkim dokonujemy oględzin stanu i sprawności roweru. Robimy proste regulacje hamulców, przyrzutek, no i sprawdzamy, czy rower jest przygotowany do jazdy. I do kiedy taką pomoc tczewianie mogą tutaj uzyskać? Do soboty bez czwartku. Kto podjeżdżał i jakiej pomocy wymagał? Głównie rowerzyści z rozregulowanymi przyrzutkami, z niedoregulowanymi hamulcami. Takie proste przeglądy, proste naprawy. Byłam wczoraj. I pan mi wszystko zrobił, to co potrzeba. I jeszcze chciałam się, dziś przyjechałam i zapytać się, czy jeszcze tam śrubki są, czy coś zrobione. Pan mówi, że wczoraj mi wszystko zrobił, naoliwił łańcuch. A często korzysta pani z roweru? Bardzo, bardzo. Ja jeżeli pojadę za tydzień, to będzie czwarty raz do Częstochowy rowerem. A częściej korzysta pani z roweru, czy z autobusu, czy z samochodu? Nie, z rowerem. Ja już mam od końca kwietnia 1600 km zrobione. Trwa Tydzień Mobilności Aktywnej, i podczas którego jest też Dzień Bez Samochodu. Czy wie pan o tym święcie? Nie mam bladego pojęcia o tym. A jak pan już teraz wie o tym, że mamy taki dzień bez samochodu, to czy skłoni to pana, żeby jednego dnia porzucić samochód na rzecz roweru, czy nóg, czy też autobusu? Dojeżdżam do domu, zabieram żonę i dziecko i idziemy na spacer. Pracuję w firmie, także bez samochodu jestem jak bez ręki, szczerze mówiąc. Także no, nie ma szans, żebym jeździł z wiaderkiem, papierem i kijem tramwajem czy tam trolejbusem. Nie? Jeżdżę co dzień do Gdańska do pracy samochodem, wie pan? Czyli nie uda się porzucić? Nie uda się. A może tego dnia transport publiczny, czyli autobus, pociąg? No ja mam na 6 do pracy jeżdżę, to wyjeżdżam za 4:45 już, a autobus u nas jest 4:45. Poza dojazdem do pracy, to skusi się pan, żeby wybrać rower tego dnia albo pieszy gdzieś spacer? To mogę, tak. No. Ale do pracy muszę jechać, inaczej nie będzie. Jeżeli taka będzie potrzeba, jeżeli z dziećmi nigdy nie będę jechał, to na pewno skorzystam z komunikacji. Rzadko jeżdżę samochodem praktycznie po Tczewie, więc tylko jak trzeba z dziećmi. Tak więc przeważnie się na rowerze poruszam albo właśnie jakimiś busami. Czyli nie tylko samochodem? Nie. Kolejką do pracy jeżdżę do Gdańska, więc tak samochodem tylko zakupy albo dzieci do szkoły zawieźć. Czy jakoś państwo będziecie ten dzień obchodzić? Nie będziemy, dlatego że pracujemy i samochód tam jest potrzebny. A poza dojazdem do pracy? Poza dojazdem do pracy z samochodu się nie ruszam. Właśnie ten dzień może sprawi, że gdzieś można wyjść na rower, pieszo? Wie pan, mieszkam w lesie, że tak powiem, w domu przy lesie, więc ja i tak już mam dużo ruchu. A pani? Ja mieszkam nad morzem, więc też mam dużo ruchu. Okay. A słyszeli w ogóle państwo o tym dniu? Nie. Nie, też nie słyszałem. Ja mam samochód, ale mało go używam, bo ja mam blisko do pracy. Ja pieszo. Spaceruję codziennie z córką, także kilometry na nogach, nie samochodem. A rower się zdarza czasami? Rowerem jeszcze nie, bo córka jest za mała, ale na nogach najbardziej o miasto spokojnie sobie objedziemy. Ale właśnie tego dnia pani porzuca celowo samochód? Nie, od jakiegoś czasu tak naprawdę już cały czas jest tak, że na nogach normalnie tylko z wózkiem samochód zostaje pod domem. Czyli nie trzeba namawiać się do aktywnego transportu? Nie, tym bardziej, że korzystamy z takiej pogody, jaka jest. Widzę, że jest pani właśnie na rowerze. Wpisuje się pani w ten tydzień? Z konieczności, dlatego że byłam w urzędzie pracy i nie można się tam inaczej dostać. To znaczy widzę, że można, ale wolę... Znaczy piechotą jest daleko, nawet rowerem jest skomplikowane, z konieczności. Ale jestem osobą aktywną, jak widać. Czyli często pani korzysta z roweru zamiast samochodu lub... Tak, bo uważam, że Tczew jest nieduży i samochód u mnie jest do wielkich zakupów i do wyjazdów gdzieś tam poza miasto.